Witam w prezentacji 13 numeru kultowych autobusów PRL-u od De Augustini. W tym numerze Volvo B616. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. W środku mamy włożoną tekturę dla wzmocnienia. Następnym modelem w kolekcji jest Volvo B616. Model ten jest w kolorystyce szary dół. Czerwony pasek w dolnej części, czerwony pasek przy oknach i srebrną tą część w górnej części. Czerwony dach z dwoma okienkami, szare z środki kół. Harmonijkowe drzwi po dwóch stronach autobusu. Kierownicę po drugiej stronie. W przedniej części ma czerwony zderzak. Światła na zderzaku. Atrapę chłodnicy z trzema srebrnymi paskami. Światła. Wycieraczki. W dolnej części tablicę informacyjną z bocznymi światłami, lusterka zamontowane od góry, w tej części dodatkowe siedzenie kierowcy, podwójne siedzenie za dodatkowym siedzeniem, 8 rzędów siedzeń podwójnych z przerwą po środku. Z tyłu dwa okienka, światła boczne, zabudowane koło zapasowe, tablice z nazwą modelu B616. W spodniej części skalę, nazwę modelu, wytłoczony silnik, wał napędowy, rurę wydechową z tłumikiem, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne, zbiornik paliwa. Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Na prawo i lewo był rok 1956. Na przystanku w maleńkiej smalanckiej wiosce, na którą składało się kilka drewnianych domów, w kolorze czerwieni faluńskiej pod wiatą stało troje pasażerów i widok mógł przywołać na myśl powieść Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn. Dziewczynka i dwaj chłopcy z tornistrami na plecach czekali na autobus do Eikio. Chwilę później, jak zwykle punktualnie, na przystanek podjechało Volvo B616.
codziennie pokonując krętą wąską drogę między jeziorami. Niewielki autobus z pojedynczymi drzwiami, nietypowo utytułowanymi po obu stronach nadwozia, zapisał się we wspomnieniach każdego Szweda, który wychował się w wojennych latach na farmie lub jeździł na wakacje do dziadków na wieś. Wóz Volvo P616 zapewniał połączenie ze światem niemal każdej najmniejszej miejscowości. I to w czasach, kiedy przez szwedzkie wsie nie wiodły, tak jak dziś, równie jak stół waltówki, lecz stare, wyboiste, szutrowe drogi. W latach 50. szwedzka potęga ekonomiczna dopiero się rodziła. Mamy zdjęcie Volvo P616 i informację, że pojawił się na początku lat 50. XX wieku. Obsługiwał krótkie trasy, zawsze był ceniony za solidność i niezawodność. Zdjęcie Volvo B10 z 1938 roku miało nowoczesne wagonowe nadwozie ze stanowiskiem kierowcy umieszczonym obok silnika. Takie rozwiązanie pozwalało maksymalnie wykorzystać przestrzeń pasażerską. Siostrzana wersja B11 została wyposażona w tradycyjne nadwozie z wysuniętym nosem. Fotel kierowcy był usytuowany za silnikiem. Informacje, że Volvo dokonało udanej inwazji na Wielką Brytanię. Firmie udało się zawładnąć segmentem produkcji piętrusów. Na zdjęciu widać Volvo Impian, montowany w szkockim Lirnie. Model autobusu został przyjęty po upadłej brytyjskiej marce Leyland. Skandynawska wersja wozu różniła się od wcześniejszej brytyjskiej wykorzystaniem szeregu podzespołów produkowanych w Szwecji. W modelu Volvo P617 był instrukcyjnie spokrewniony z modelem P616. Świadczą o tym drzwi umieszczone po obu stronach pojazdu. Ten autobus był nieco dłuższy i miał większy rozstaw osi niż P616. Mógł też zabrać na pokład więcej pasażerów. Volvo P617 obsługiwało trasy łączące większe ośrodki miejskie. Zdjęcia i informacje, że Gustav Larsson był absolwentem Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. W 1924 roku wziął udział w pracach nad pierwszym samochodem marki Volvo. Zdjęcie poprzednika modelu P616, którym był autobus Volvo serii 5. Jego konstrukcja należy zaliczyć do nadzwyczaj udanych, więc wóz cieszył się uznaniem i przewoźników, i pasażerów. Pierwszego wysokoprężnego silnika Volvo typu VDA. Jednostka ta słynęła z trwałości, niezawodności i stosunkowo niewielkiego zużycia paliwa. Zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak daszek, stanowisko kierowcy, przednia szyba, atrapa chłodnicy, silnik, światła przeciwmgłowe, drzwi, podłoga, pojemność. Zdjęcie i informacje, że Volvo z serii LV125 zostało wykorzystywane w akcji Białe Autobusy, zorganizowanej w 1945 roku przez szwedzki Czerwony Krzyż w celu niesienia pomocy więźniom spalanych obozów koncentracyjnych. Informacja, że Volvo
B616 nie zapisało się w historii motoryzacyjnego designu, lecz nie sposób mu odmówić oryginalności. Autobusu z danymi technicznymi. Narodziny Gwiazdy Północnej, czyli o Volvo. Zdjęcie Asar Garbelsona. Modelu OV4, który był pierwszym samochodem marki Volvo i prywatnym przedsięwzięciem Arsena Gerstera i Gustava Lessona. Samochód został dobrze przyjęty na rynku, choć jego sprzedaż nie przyniosła zysku firmie SKF, ówczesnemu właścicielowi Volvo. Volvo Amazon, które zyskało światową sławę jako samochód wytwarzany według najwyższych standardów jakości. Pojazd zapoczątkował modę na szwedzką motoryzację w Stanach Zjednoczonych. Volvo 1800, na którego należy rekord przebiegu osiągniętego bez naprawy głównej. Samochód pozostający w początku w rękach tego samego właściciela przejechał ponad 5 milionów kilometrów. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli Henschel HS100N z roku 1953. Osoby posiadające prenumeratę premium otrzymały osobną przesyłką gablotę, którą powinni otrzymać siódmą przesyłką. Gablota ta mieści od 15 do 30 autobusów. A ta składa się z dwóch bocznych ścianek i kilku zaokrąglonych na bokach elementów z formy. Autobusy można ustawić w taki sposób. Aby mieściło się 15 autobusów, w każdym rzędzie ustawiamy po 3 autobusy. W tylnej części znajdują się dwa otwory do powieszenia gabloty. Prezentowany tutaj model jest modelem przykładowym. Prezentacja gabloty z wszystkimi modelami już wkrótce.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.